Witam na kolejnym podcaście 8A i 8akademii.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Magda Gorzkowska. Cześć. Bardzo mi miło, hej. Wicemistrzyni świata w sztafecie na 400 metrów, reprezentantka Polski na olimpiadzie, medalistka kilkukrotna mistrzostw Europy, kilkukrotna mistrzyni Polski. Oprócz tego Magda zdobyła Mount Everest, Makalu i Manaslu. Tak można? Zgadza się. Można tak streścić twój dorobek dotychczasowy. Powiedz mi, jak wygląda taki trening lekkoatletki? Na pewno teraz wygląda zupełnie inaczej niż kiedy trenowałam zawodowo, bo wtedy myślę, że to było czasem 6 czy 8 godzin dziennie, 2-3 jednostki treningowe, całe życie skoncentrowane tylko i wyłącznie na treningu. A teraz mam dużo więcej luzu. Ten trening nie musi być już w takiej ilości, jak był kiedyś. Jest bardzo dużo elementów wspólnych, to znaczy zostały treningi tlenowe, czyli po prostu wybiegania. Staram się urozmaicać te treningi, biegać na przykład gdzieś po terenach bardziej górskich, żeby przewyższenia też były przy okazji robione. Jest też trening bardziej interwałowy i tutaj mogę powiedzieć, że bardzo szeroka gama jest tych treningów, to w zależności od, że tak powiem, okresu, w jakim jestem, jak blisko wyprawy jest, tym bardziej, im bliżej, tym trening jest bardziej intensywny po prostu. Tak można powiedzieć, jak i w bieganiu na bieżni, taka sama zasada. I trening siłowy jest bardzo zbliżony, no bo tutaj jakby siła nóg jest taki sam priorytet i na bieżni, i w górach, że najbardziej trenuję zawsze nogi, gdzieś tam, nie wiem, pośladki, które są ważne, podchodzenie pod górę, niż powiedzmy ręce. Także te elementy na pewno są tutaj wspólne. A jaki jest twój VO2 max? No nie powiem dokładnie, bo już od wielu lat nie miałam robionych takich dokładnych badań, także na ten moment nie wiem. Okej. To rozumiem, że ten trening teraz pod góry to jest taki w porównaniu z tym treningiem lekkoatletycznym, to taki chyba bułka z masłem. Dokładnie i mam po prostu więcej luzu. Tutaj jak nie zrobię treningu, to się nic nie dzieje, a kiedyś, kiedy nie zrobię jednej jednostki, to już miała problemy u trenera po prostu. I wtedy po prostu całe życie to był trening. Trening, regeneracja, jedzenie i najlepiej to nic więcej, żeby zawodnik odpoczywał i był świeży. No a teraz ja w życiu robię dużo więcej innych rzeczy, pracuję też na co dzień jako trener, także to też poświęcam temu czas i zdrowie i energię i no już nie traktuję tak tego treningu po prostu poważnie jak kiedyś. No słyszę właśnie, że jak mówisz, wiesz, o mięśniach nóg, pośladków, to już nie jest taka typowa wiedza średnio nawet zaawansowanego biegacza górskiego czy wspinacza. Trenuje się, niektórzy uważają, że wystarczy się ruszać i to wszystko, znaczy wiesz, samo bieganie, żeby dobrze biegać, a to nie jest tak chyba do końca też w bieganiu, prawda? Ten trening siłowy jest bardzo ważny, żeby podnosić swoją poprzeczkę. Dokładnie. Ja też jako trener zwracam na to uwagę wszystkim amatorom, bo każdy do mnie przychodzi i nigdy nie robił treningu siłowego, a dla mnie trening siłowy to jest absolutna podstawa, żeby przygotować ciało do wysiłków i do obciążeń, po to, żeby uniknąć później kontuzji i przyzwyczaić te mięśnie do jeszcze większego wysiłku i większej pracy. Także dla mnie to jest podstawa u mnie i u moich wszystkich zawodników. A czy coś ze wspinaniem trenujesz? Ty nie, ścianka, wspinanie w górach, coś robisz w tym temacie? Jak najbardziej, ale to też zależy, można powiedzieć, po co się szykuję. No bo przykładowo teraz pod K2, no to szykowałam się kilka miesięcy wspinaczkowo jak nigdy. Czyli no dwa razy w tygodniu musiałam być na ściance przez kilka godzin. Po pierwsze, żeby nad techniką pracować i dużo mi to dało na wyprawie. Po drugie, no żeby po prostu siłowo też się wzmacniać, obywać ze sprzętem i tak dalej. Ale wcześniej przed żadną wyprawą też aż tyle nad tym nie pracowałam, no bo po prostu na tych moich projektach wysokogórskich no nie ma typowej wspinaczki, tak? Absolutnie nie ma. I ja to traktuję jako trening po prostu siłowy, można powiedzieć. A powiedz mi, w jaki sposób trafiłaś jakby w te góry? Skąd pomysł chodzenia po górach? Bo jakby w to środowisko tutaj górskie to raczej najczęściej ma taką klasyczną drogę w góry, czyli gdzieś tam kursy, klub wysokogórski, ktoś go wciągał, znajomi czy rodzina. Jak ty trafiłaś? No na pewno moja droga jest jakaś taka z boku. Dotarłam nie klasyczną drogą.
do tego momentu, gdzie jestem. No, góry już były w moim życiu od dzieciństwa. Jak byłam małą dziewczynką, to z tatą chodziliśmy po Tatrach, po naszych różnych trudniejszych szczytach, po Orlej Perci. Jak miałam 8 lat, to już chodziłam z tatą. No ale później już od 13 roku życia ja trenowałam praktycznie wyczynowo i całe życie już było skoncentrowane na sporcie i nie mogłam już pozwolić sobie na chodzenie po górach, bo trener się nie zgadzał, bo groziło to kontuzją. Także w góry jeździliśmy kilka razy w roku do Zakopanego i dużo było treningów biegowych, czyli na przykład zawody biegu na Nosal były, czy na Kasprowy biegaliśmy na czas, czy gdzieś tam do różnych schronisk. I to było tyle, nie mogliśmy nic więcej robić. Jak miałam miesiąc wakacji, to wolałam leżeć na plaży niż jechać w góry. I w te góry tak naprawdę wysokie wróciłam. Czy to się wszystko rozpoczęło, kiedy nie pojechałam na Igrzyska Olimpijskie w Rio, a do tych igrzysk szykowałam się 4 lata. To było moje po prostu marzenie chyba życia wtedy, żeby pobiec, wystąpić na tych igrzyskach, a nie tylko być rezerwową. No i zostałam z taką ogromną goryczą i niespełnieniem, można powiedzieć. Miałam bardzo długie wakacje i w czasie tych wakacji dzięki bratu pojechaliśmy na Mont Blanc. Brat się wtedy wspinał, on był dużo tutaj ode mnie lepszy, bardziej doświadczony. No i ja pojechałam po prostu z nim, nie mając gdzieś tam pojęcia o wspinaniu jakimś technicznym. No i ten Mont Blanc nam się udał, weszliśmy. I ja poznałam coś zupełnie nowego, coś, w czym się bardzo odnalazłam, bo nie dość, że mogłam te predyspozycje fizyczne wykorzystać, to do tego było dużo ciekawiej niż na bieżni. No, zupełnie nowe doznania, emocje i mi się to po prostu strasznie spodobało. Z tej wyprawy wróciłam raczej już z małymi, pamiętam, odmrożeniami pierwszymi w życiu, ale po kilku miesiącach ja stwierdziłam, że po prostu ja chcę iść w góry najwyższe. I ja po Mont Blanc już zaczęłam myśleć o Himalajach, czyli po pierwszej górze, na którą weszłam. No to jest chyba taki problem ogólnie tych sportowców, którzy strasznie dużo czasu poświęcają na trening, że w momencie, w którym kończą, powiedzmy, tą swoją dyscyplinę, nagle jest pustka, co robić, tak? I trzeba sobie, niektórzy sobie je znajdują, niektórzy nie znajdują sobie jakieś nowe rzeczy. Ja znam 3 osoby takiego ze środowiska wspinaczkowego, które były w swoim czasie najlepsi. Jeden to na przykład Mrazek, który 2 razy był mistrzem świata i oni się przestali z dnia na dzień wspinać i do dzisiaj się jakby nie wspinają. Ty znalazłeś sobie nowe zajęcie. Rozumiem, że ten pomysł 8000, bo też się chciałem zapytać właśnie ciebie, dlaczego, skąd jakby ten pomysł od razu 8000? Twoje sportowe zacięcie tutaj zdecydowało o tym, czy? Myślę, że to jakaś moja po prostu ambicja, bo kiedy się dowiedziałam, że właśnie ten projekt Korony Himalajów i Karakorum jest niezrobiony przez żadną Polkę, no to było dla mnie coś po prostu takiego, ja tego chcę, mimo iż byłam kompletnie, wiadomo, zielona w tym wszystkim, ale ja już wiedziałam wtedy, że no zrobię wszystko, żeby przynajmniej spróbować, żeby wejść na tą drogę, a co z tego wyniknie, no to zobaczymy. I po prostu o tym zamarzyłam. To było tak silne marzenie, że poświęciłam już jakby moją energię do temu, żeby się rozwijać i robić no po prostu postępy, coraz bliżej być tego marzenia. No, mimo iż wszystko było dla mnie nowe, kompletnie zaczęłam, można powiedzieć, od zera. Miałam tylko tą wydolność i jakieś zacięcie do sportu, ale nie miałam pojęcia, jak to się w ogóle robi. No ale jakby dla mnie chcieć to móc i jak dużo czasu i tej energii na coś poświęcam, no to wiem, że jestem w stanie się dobrze gdzieś tam rozwinąć i dojść do tego, czego pragnę. Także no, poczekałam niecałe 2 lata i już na ten Everest się wtedy wybrałam. Także niedużo, uważam, minęło czasu. No i wybrałam się na górę, która jest, można powiedzieć, teoretycznie bardzo osiągalna, no bo gdzieś tam to są wyprawy typowo komercyjne i no, trzeba mieć jakieś obycie z górami, z wysokością, żeby to nie była gdzieś tam zupełnie rzucenie się na głęboką wodę, bo niektórzy też tak robią. Ale ja już wtedy miałam kilka szczytów, gdzieś tam Aconcagua była najwyższym i wiedziałam, że fizycznie sobie na pewno poradzę, także udało mi się dość tam do tego marzenia dosyć szybko dojść. Czy miałaś jakiegoś mentora, który cię jakby wprowadzał w te góry, czy jakąś ekipę, z którą chodziłaś, czy tak wszystko musiałaś uczyć się sama?
No właśnie, uczyć się sama, ta droga była taka na pewno raczej bardziej samotna i pamiętam, jakie to było dla mnie kiedyś trudne wybrać raki, kiedy nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam te raki wybrać, bo praktycznie z zera nagle ja kupuję moje pierwsze raki na Aconcagua i ja nie mam po prostu pojęcia, jaką decyzję podjąć i to było wtedy wiele miesięcy dla mnie nauki, konsultacji, wchodzenia w ten świat. Tak jak teraz dla mnie to są sprawy oczywiste zupełnie i ja mogę gdzieś tam komuś coś doradzić, to kiedyś ja po prostu nie miałam pojęcia, z czym to się je. I też te wyprawy zaczęłam organizować zupełnie sama, bez jakichś tam agencji i to mnie bardzo, bardzo dużo nauczyło. No, trzeba było zadzwonić do biura obsługi klienta u nas, to byś dostała poradę, jak je kupić raki. Bo to jest to są normalne pytania. Właśnie teraz może chyba zadam chyba najdłuższe pytanie takie, jakie w podcastach zadałem. Właśnie chcę przejść do sedna naszej rozmowy. Chciałem uchwycić takie zjawisko, które już funkcjonuje od może dwóch dekad albo i dłużej na świecie, u nas w Polsce troszeczkę mniej, czyli takiej powiedzmy turystyki wysokogórskiej. U nas to troszeczkę mniej funkcjonuje chyba z dwóch, może minimum dwóch powodów. Po pierwsze, chyba u nas w Polsce jest taki mit himalaisty Herosa, takiego cierpiącego, wchodzącego na te wysokie góry, coś nieosiągalnego dla normalnego człowieka. Drugie, no to chyba jeszcze też ceny tych wypraw. Wiadomo, że siła nabywcza kogoś, kto mieszka i pracuje na zachodzie jest wyższa niż w Polsce, a taka wyprawa na 8-tysięcznik to jest powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, no powiedzmy te 20 tysięcy dolarów gdzieś. Więc pojawiają się już osoby, które to robią, natomiast nie jest to coś popularnego jeszcze. No i Kiedy na przykład ty powiedziałaś, że jedziesz zimą na K2, no to ludzie ze środowiska złapali się za głowę, tak? Że co ta Gorzkowska wyprawia, gdzie ona chce iść zimą na te K2. Powiedz mi, chcę z tobą porozmawiać bardziej o tych wyprawach takich komercyjnych. To może zaczniemy od tego, jeżeli jedziesz na taką wyprawę, na taki 8-tysięcznik, wynajmujesz agencję, rozumiem? Bo mówiłaś, że sama organizowałaś te pierwsze wyprawy. Tak, no nie mówię, że na 8-tysięczniki, tak? Tylko przykładowo na Aconcagua, no to jedyna rzecz, jaką miałam z agencji, to muł. Okay. Ale wszystko pozostałe, czyli jedzenie na 3 tygodnie, namioty, wszystko jakby było na naszej głowie. Mojej i mojego partnera. No natomiast na tych 8-tysięcznikach to jest też różnie, bo nie można wrzucić tych wszystkich wypraw, na których ja byłam, do jednego wora, powiedzieć, że to są wyprawy komercyjne. Można, tak często niektórzy mówią i ja też się nie obrażę, ale zupełnie jest inaczej, przykładowo na Everestie, gdzie my idziemy i my nie mamy nic do powiedzenia, bo tam jest jakiś lider, który planuje całą akcję górską. My nie mamy po prostu własnego tam zdania, musimy się dostosować. Iść wtedy, kiedy nam każą, tam gdzie nam każą, przychodzimy, są rozłożone namioty, ktoś gotuje jedzenie. Jesteśmy całkowicie zależni od kogoś. To uważam, że to jest taka stuprocentowa, można powiedzieć, komercja. Każdy idzie z szerpą, bo nawet nie ma innej opcji. Natomiast przykładowo taka wyprawa, powiedzmy, na Manaslu, na której byłam, no to zaczęło się wszystko od innej strony. Ja chciałam jechać, znalazłam szerpę. Szerpa zorganizował to, co trzeba na miejscu dzięki agencji, no bo jakby samemu chyba nikt nie jest w stanie wziąć i zorganizować bazy. No, każdy korzysta z jakiejś agencji, bo przede wszystkim agencje odpowiadają za to, żeby życie w bazie się toczyło, żeby była kuchnia, namioty najczęściej też już są tutaj jakby w cenie, można powiedzieć. No a to, co jest powyżej bazy, no to już właśnie tu jest ta różnica tak naprawdę. Bo z tego, co wiem, to praktycznie wszyscy, absolutnie wszyscy, czy nawet jeśli ktoś idzie drogą tutaj spinaczkową, nową, na 8-tysięcznik, to też skorzysta z agencji, no bo nie da się inaczej po prostu. To jest dużo prostsze, jeśli chodzi o pozwolenia. No i organizacja życia w bazie, to jest ta podstawa tutaj, więc nie wiem, czy ktokolwiek omija agencję w tym momencie, bo one się właśnie tym zajmują. No i różnica właśnie jest, co dalej. W tym momencie przykładowo na takim Manaslu
tylko i wyłącznie ja odpowiadałam za decyzję, kiedy wychodzimy, dokąd idziemy, czy tam będzie namiot, czy musimy go zanieść. Sami organizowaliśmy jedzenie, sami tą akcję jakby zaplanowaliśmy. I tu jakby mi się to podoba, że mam tą niezależność, jeśli chodzi o decyzję, bo ja też, można powiedzieć, jako sportowiec, który zna swoje ciało i możliwości dosyć dobrze, bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi narzuca na przykład, że gdzieś tam mam dojść danego dnia, kiedy się lepiej albo gorzej czuję. I wolę po prostu sama o tym decydować. I właściwie już na tych wszystkich pozostałych wyprawach poza Everestem i tak samo na K2, całą tą akcję powyżej bazy, no, każdy indywidualnie planował. I na czym polegała różnica? Jedni szli na przykład z szerpą, drudzy szli bez szerpy. I tutaj też trzeba wyjaśnić, myślę, takie podstawy, że szerpa to nie jest tragarz. Szerpa nie jest tam po to, żeby nosić i niektórzy szerpowie nie wezmą niczego kompletnie, bo dla nich to jest wręcz ujma. Najczęściej noszą butle z tlenem i najczęściej też namioty, ale nie zawsze, bo to też już jest taka elastyczna bardziej sprawa. Natomiast jakieś osobiste rzeczy, no to myślę, że wszyscy tutaj, praktycznie wszyscy nosimy sami. Wiadomo, jeśli miałabym, nie wiem, słabszy dzień i bym poprosiła szerpę, żeby mi coś zabrał, bo mi się nie zmieści w plecaku, to najczęściej to weźmie, ale to są raczej rzadkie sytuacje i po prostu jakby odpowiadamy za własne rzeczy samemu. Także rozkładanie jakichś obozów, najczęściej robi się to wspólnie lub na przykład korzysta się z namiotu kogoś, bo się dogada po prostu, bo dla mnie też bez sensu czasem jest nosić specjalnie namiot do miejsca, gdzie będzie stał pusty. Także warto też, myślę, rozmawiać i sobie ułatwiać niektóre rzeczy na takich wysokościach, gdzie każdy kilogram robi wielką różnicę. No i jeśli chodzi też, myślę, o te liny poręczowe, to też jest tutaj taki ważny aspekt, bo w tym momencie na tych wszystkich 8-tysięcznikach, na których byłam, także na K2, było to, że tak powiem, zakontraktowane, że góra będzie wyporęczowana, czyli nikt z tych wszystkich osób, które jechały na wyprawę, nie był za to w żaden sposób odpowiedzialny, za jakiekolwiek poręczowanie i zakładanie lin, także my tutaj, jadąc także na K2 zimą, teoretycznie mieliśmy mieć górę wyporęczowaną. No praktycznie wyszło trochę inaczej i daleko było do wyporęczowania całej góry, ale no takie są, że tak powiem, po prostu realia w tym momencie wypraw na 8-tysięczniki. Trzeba by iść, tak jak mówię, nową drogą spinaczkową, czy robić coś na górze, na której nie ma nikogo, żeby mieć tą taką niezależność i wrócić do takiego himalaizmu, jaki był 30 lat temu. Bo na ten moment po prostu realia są zupełnie inne i o tym ja uważam, trzeba mówić wprost, a nie gdzieś tam robić z siebie herosów, bo po co? No ja też nie będę przecież mówić, że ja poręczuję te góry, bo chyba nigdy tak nie będzie. Też dla mnie to jest ważne, że jeśli jadę, no to zależy mi na wejściu, a nie na tym, żeby tam też pracować, bo połączenie pracy na 8-tysięczniku jeszcze z dużą szansą na sukces, no to już się tutaj po prostu gryzie. No właśnie, to jest te takie nowe zjawisko, o którym właśnie chciałem też porozmawiać, wspomniałem, bo wspinacze tacy, którzy chcą się wspinać, no to już nie jeżdżą raczej na 8-tysięczniki, na drogi klasyczne, to już nie jest dla nich żadne wyzwanie. W ogóle już o tym w podcastach poprzednich rozmawialiśmy, że te 8-tysięczniki to w ogóle przestają być takim celem już wspinaczkowym, że wspinacze przenoszą się na niższe góry, gdzie mogą się spełnić, a o których w mediach jest tak naprawdę cicho, bo dla mediów nie jest to ciekawe, że ktoś jakąś ścianę zrobi na 7-tysięczniku, tak? Liczy się te właśnie 8 tysięcy. Ale też powiedziałaś to, co trzeba chyba też zaznaczyć i co w mediach takich, powiedzmy, dla przeciętnego Kowalskiego się nie mówi. Czyli to, że idąc na 8-tysięcznik z jakimiś szerpami, można to zrobić w różny sposób. Czyli jak mówiłaś, możesz być takim mułem, który jest tylko popychany i któremu podaje się pod twarz jedzenie. A można być osobą, która musi sama ten namiot rozstawić, sama sobie ugotować. No i tego w media już się nie za bardzo się przekaże, tą wartość tego wejścia. I nie wiem, czy jest na to w ogóle sposób, tak? No bo ciężko w wywiadach, które tak naprawdę nie są i ludzi nie interesują szczegóły takiego wejścia,
mówi się, nie podaje się tych szczegółów i potem środowisko, a on czy ona nie powiedziała tego, nie powiedziała tego, a to tak nie było. Więc tak naprawdę, czy jest tutaj jakiś sposób na to, żeby przekazywać te informacje w jakiś sposób taki dla wszystkich zrozumiałych? Mi się wydaje, że nie ma. Nie ma sposobu na to, żeby podawać szczegóły. Właśnie jak tego mówisz, nie? Co innego jest wnosić ten namiot, a co innego nie wnosić. Co innego jest po takim samym dniu gotować sobie jedzenie, a co innego dostać jedzenie gotowe. Tak, tak jak powiedziałeś, jest ogromna różnica. Nawet na takiej właśnie prostej górze jak przykładowo Manaslu. Często jadą tam osoby właśnie jako na swój pierwszy ośmiotysięcznik i no ja widziałam osoby, które nie potrafiły nawet wpiąć się w tą poręczówkę i szerpa musiał wpinać im karabinek, przesuwać tam i umarł po linie, często jeszcze nosił komuś część rzeczy, odpowiadał za namioty, za liny, za jedzenie, za praktycznie wszystko i te osoby po prostu były prowadzone zupełnie, można powiedzieć, prawie że za rękę. No i tak też takie zjawisko występuje na Everestie, który jest bardzo, bardzo komercyjny i najwięcej osób tam jeździ. Ale na takie same góry, można powiedzieć, także wspinają się, jeśli tak możemy powiedzieć, choć to wiadomo, że nie jest wspinanie żadne klasyczne. Osoby na przykład, które już są dużo bardziej doświadczone, działają sobie bardziej niezależnie, przykładowo nawet bez szerpy, bez dodatkowego tlenu, noszą same namioty, same gotują, wszystko za wszystko gdzieś tam odpowiadają i to się dzieje na takiej samej wyprawie, gdzie też korzystają na przykład z takiej samej agencji, mają taką samą bazę, ale jest duża różnica. Ogromna, ogromna. I w tym jakby jest, można rozróżnić te osoby. Czyli co, dostajesz papier z agencji, na którym sobie zaznaczasz, które opcje sobie wybierasz? Tak naprawdę? No nie do końca, bo jakby taką tą podstawę mamy wszyscy taką samą, czyli przykładowo no jedzenie w bazie, namioty, no i najczęściej to poręczowanie. Tak? No na drogach klasycznych obecnie, jeśli jest większa grupa osób, no to jest praktycznie gwarancja, że będzie góra wyporęczowana. A różnica polega na tym, no czy z tlenem, czy bez, ile tych butli, jeśli w ogóle butle, czy jedna awaryjna tylko, czy pięć na przykład. A reszta już się dzieje, no i czy z szerpą, czy bez, tak? To też jest tutaj no ważne, bo niektórzy całkowicie działają bez, czy z partnerem, no a niektórzy z szerpami, niektórzy z kilkoma szerpami, także jest, myślę, dużo tych czynników. Jakbyś nazwała taką akcję górską, osobę, która takie rzeczy robi? Bo to Zawada już chyba w połowie lat 90. zauważył te zjawisko właśnie, on to nazwał turystyką wysokogórską. Nie wszyscy się jakby z tym zgadzają, że jest to turystyka, że może jest to coś więcej. Jak ty byś nazwała? No ja myślę, że to jest dobrze nazwane. To jest turystyka wysokogórska i myślę z elementami wspinaczki, bo tak myślę najlepiej byłoby to nazwać. Elementy są, czasem dosłownie z definicji wspinaczki używamy rąk, tak, żeby gdzieś podejść. Także no jest jakiś tam element. Natomiast mówię, nie ma to nic wspólnego ze wspinaniem klasycznym, jeśli rozmawiamy o drogach po prostu normalnych. To tam po prostu żadnej wspinaczki nie ma. No i jest turystyka, jest chodzenie szczekanem właśnie, generalnie chodzenie, używanie poręczówek, także turystyka. No, powiedz mi, bo jeszcze wspinacz czy himalaista to dla mnie jest taka osoba, która jest jakby samodzielna, która potrafi sama czy z partnerem, nawet partnerem słabszym, zrealizować plan, który założyła, no, czyli wejść na szczyt, czy to drogą łatwiejszą czy trudniejszą. Czy ty jako zdobywczyni tych 8-tysięczników jakby uważasz się za taką samodzielną? Czy na przykład dwie Magdy Gorzkowskie mogłyby wejść na taki 8-tysięcznik? Czy zrobiłabyś to jakby bez pomocy szerpów? Ja myślę, że generalnie fizycznie to bez problemu, bo dla mnie szerpa to jest przede wszystkim taka chodząca polisa ubezpieczeniowa na wypadek, gdyby coś mi się stało. Bo na tej górze, jeśli będę miała wypadek na 8000 czy na 7 i zostanę zupełnie sama, no to może się to po prostu skończyć śmiercią. I ja bym przede wszystkim tego chciała uniknąć, dlatego
ta osoba jest po to, żeby mieć na mnie oko. Jeśli na przykład ja stracę czujność i dopadnie mi choroba wysokościowa, to chcę, żeby ktoś to zauważył, żeby był obok, żeby mi pomógł, a nie, że tak jak mówię, już postawię wszystko na jedną kartę dla głupiej góry. Więc to jest dla mnie tutaj priorytet. To jest, no mówię, takie wsparcie na wypadek gdyby. I przykładowo na K2 wzięłam dwóch szerpów, bo sobie pomyślałam, a co jeśli pierwszemu coś się stanie, no to zostanę bez nikogo, na takiej górze niebezpiecznie. Dlatego wzięłam drugiego. Fakt, że w praktyce on się kompletnie gdzieś tam no, nie przydał i nie potrzebowaliśmy go, ale był. I później niektórzy się dziwili, bo kiedy ich szerpom coś się stało, odmrożyli się, nie mieli już nikogo, no to ja mówię, no to widzicie, właśnie na tą sytuację ja sobie wzięłam taki plan B, bo kiedy jadę na taką wyprawę, gdzie poświęcam 2 miesiące życia, gdzie jadę maksymalnie przygotowana, ja sobie nie wyobrażam, że taki czynnik jak choroba wysokościowa szerpy czy odmrożony palec wykluczy mnie też ze wspinania i z możliwości zdobycia szczytu, bo ja po prostu nie chcę na tym poziomie ryzykować, że pójdę gdzieś sama tam. Myślę o tym, co się może stać niekorzystnego i przede wszystkim o to chodzi. Fizycznie noszę wszystko jakby, co moje osobiste, zawsze sama. Szerpa nosi butle z tlenem, to mogę powiedzieć, że jeśli gdzieś tam mam tą jedną awaryjną, czy na K2 było kilka, bo też nie wiedziałam, jak z tym tlenem będzie do końca, no to oni to nosili, ale reszta jakby, no to już odpowiadam za to sama i przede wszystkim no, planuję też tą akcję sama pod nas i nie muszę się do nikogo dostosowywać. No też powiedzmy, że to, co mówiłaś, że wszyscy korzystają z szerpów, ja też mówiłem o tym przekazie jakby medialnym, tak jest, nawet jak jest wyprawa sportowa, to również powyżej bazy działają przecież szerpowie, ma się tych hapsów wysokogórskich, którzy coś tam wnoszą, nawet chyba na zimowej wyprawie na K2 też takie osoby działały powyżej bazy. O nich też niekoniecznie się zawsze w tych przekazach mówi, tak, że to wymienia się tylko jakby tych, nazwijmy to, westmenów, którzy chodzą, no ale jest to normalne zjawisko, tak, z tych szerpów. Natomiast zastanawia mnie też jedno, bo powiedziałaś w takim wywiadzie z Pauliną Grzesiok dla Gazety na Szczycie, właśnie podałaś, że ten szerpa dla ciebie, właśnie to, co powiedziałaś tutaj, też jest dla ciebie taką gwarancją bezpieczeństwa, że Paulinie powiedziałaś jakby, że jakby nie masz pewności, czy partner wspinaczkowy cię nie zostawi, że kiedy będzie sfokusowany na szczycie, a tobie coś się stanie. No i teraz tak sobie, jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie, że czy nie może być też odwrotnie, bo i Janusz Gołąb mi właśnie opowiadał, właśnie na K2 latem był taki przypadek, że oni idąc do góry zobaczyli szerpę, który schodzi na dół. Może nawet w jakimś podcaście, już teraz nie pamiętam, czy Janusz to mówił w podcaście, czy nie. I jak zobaczyli, że on schodzi z góry, no to mówi, szerpowie nie chodzą sobie sami, więc gdzie masz klienta? Nie? Okazało się, że klientka została w obozie i ona twierdzi, że on już nie jest w stanie chodzić. No więc wzięli go, zawrócili, poszli do obozu i w obozie okazało się, że kobieta, która tam siedziała już na śniegu i była bliska zejścia, miała zakręcony zawór od butli. Oni jej odkręcili ten zawór z butli i po 15 minutach kobieta wstała. Więc ja z Januszem jakby przed rozmową z tobą też rozmawiałem i też poruszyłem ten temat. No i jakby też doszliśmy do wniosku, jak to Janusz powiedział, że to nie jest chyba tak, że czy szerpa, czy partner wspinaczkowy, że to wszystko są ludzie i każdy człowiek inaczej postępuje. Czy tak naprawdę nie byłoby ci, nie wiem, łatwiej, gdybyś znalazła sobie partnera czy partnerkę, z którą byś razem to robiła, czy po prostu takich osób nie ma? Bo to, co mówiłem, w Polsce nie jest to coś, nie jest to aktywność popularna. Mm-hmm. Tutaj oczywiście masz rację i też są szerpowie, którzy zawodzą, natomiast też sedno mojej sprawy polega na tym, że ja mam bardzo zaufanego szerpę, z którym już nieraz byliśmy gdzieś tam w trudnych sytuacjach i on mnie po prostu nigdy nie zawiódł. Dla niego też moje bezpieczeństwo i nasze i jego to jest najważniejsza rzecz i po prostu traktujemy się, można powiedzieć, jako partnerzy. No ja najczęściej sama podejmuję decyzje, ale też gdzieś tam nieraz dyskutujemy, bo on jest bardziej doświadczony ode mnie i tak traktujemy się, można powiedzieć, jako partnerzy. Czasem on jest słabszy, ja mu pomogę, czasem ja jestem słabsza, on jest obok i mnie wspiera. Także po prostu myślę, że moja gdzieś tam osobista relacja z Pębą, któremu ufam od 3 lat i uważam, że jest po prostu rewelacyjnym partnerem i o to dla mnie przede wszystkim chodzi. No nie poszłabym też z szerpą, którego nie znam.
No właśnie, jakby osoby, które są zainteresowane twoimi wejściami, one nie muszą tych niuansów, o których my mówimy, rozróżniać. Tak? Gorzkowska, Bielecki, Urubko, Gołąb to mogą być dla nich te, jakby te same osoby, które wchodzą na 8 tysięcy. Rozumiem, że ty jako, nie wiem, nazwać się turystką wschogórską nie jest dla ciebie czymś, jakąś ujmą. Nie, myślę, że to jest takie poprawne nazywanie, bo u nas to jest, myślę, takie nieprecyzyjne też nazywanie himalaistą kogoś. Można nazwać najprościej kogoś, kto po prostu pojechał w Himalaje i często się nazywa takie osoby, które nawet nigdzie nie weszły, po prostu gdzieś chodzą sobie po Himalajach. No to jest ktoś himalaistą. No ale myślę, że w naszym kraju z tak wielką historią i tradycją, można powiedzieć, w tych górach najwyższych, no to na miano himalaisty moim zdaniem zasługuje ktoś, kto, nie wiem, robi pierwsze wejścia, nowe drogi, coś po raz właśnie pierwszy, działa gdzieś tam bardziej niezależnie niż zależnie. A porównując, mówię, to co było kiedyś do tego, co jest teraz na tych górach najwyższych, no to jest niebo a ziemia. I myślę, że mówienie na nas wszystkich himalaistami, jasne, jak chcecie, to nas tak nazywajcie, ale to są już zupełnie inne rzeczy, bym powiedziała. No to jest Krzysiek Wielicki właśnie mówi, już ona w podcastie to samo powtórzył, że tak naprawdę polega to na tym, że pisze się historię. Niektórzy piszą historię himalaizmu, niektórzy piszą historię własną swoimi dokonaniami. Tak? I to chyba trzeba uczciwie powiedzieć. Też rozmawiałem jakby z Januszem na taki temat właśnie tej krytyki, która wypłynęła jakby, to nie, czy krytyka, czy uwagi, czy takie ze środowiska właśnie, że tutaj idziesz na te K2. Janusz coś takiego powiedział, że środowisko nie powinno być od tego, żeby krytykować takie osoby, tylko po to, żeby wspierać, czy pokazywać pewne rzeczy, które mogą robić lepiej. Zresztą wiem, że przed wyjazdem byłaś i rozmawiałaś, na przykład Krzysiek Wielicki cię chyba zaprosił, tak, na spotkanie i rozmawialiście o K2 zimą, tak, jak sobie poradzić tam. Oczywiście, myślę, że Janusz bardzo ładnie to powiedział i ja też chętnie dzisiaj mogę podzielić z osobami chcącymi się coś dowiedzieć moim doświadczeniem i ja tutaj bardzo wielu osobom jestem wdzięczna ze środowiska, począwszy od Artura Małka, z którym się widziałam wielokrotnie, nawet trenowaliśmy razem, bardzo dużo mi pomógł, ulepszyłam dużo sprzętu dzięki niemu, nawet mi pożyczył swój sprzęt, swój kombinezon, trenowaliśmy razem, zmodyfikował mój trening dzięki jego uwagom, także no, mamy tu osoby najbardziej doświadczone, no, zdobywca Broadpeaka zimą chociażby. Także Artur mi pomógł, Piotr Tomala, też wiadomo uczestnik zimowej wyprawy na K2, pomagał mi a propos gdzieś tam decyzji sprzętowych, Marek Mielarski, Leszek Cichy mnie przed wyjazdem do siebie zaprosił, właśnie opowiadał dokładnie całą topografię, no bo był tam kilka razy i skorzystałam z jego uwag. Chociażby podejmując decyzję, gdzie zakładamy obóz drugi, ja mówię, robimy niską dwójkę, bo Leszek powiedział, że tu mniej wieje, bardzo to rekomendował. Posłuchałam się go, też z bazy dzwoniłam do niego, bo po prostu miałam tak wielkie dylematy, jak planować tę naszą akcję i mówię, no kurde Magda, brakuje ci tego doświadczenia zimą, no jesteś jednak w zupełnie nowym miejscu. Mówię, no to dzwoń do Leszka i też gdzieś tam się go radziłam, bo musiałam zdecydować, czy naprawdę podejmujemy tak wielkie ryzyko i jeszcze jedno wyjście aklimatyzacyjne w górę robimy, gdzie chodzimy po terenie, gdzie non-stop spadają na nas kamienie i po prostu jest ogromne ryzyko, że coś się stanie. I wtedy takie decyzje, czy jeszcze się aklimatyzować, czy jednak siedzieć cierpliwie i czekać na pogodę. Poza tym też wiele innych osób ze środowiska doświadczonych spinaczy bardzo mi pomogło, doradzając a propos sprzętu, bo tutaj wiele decyzji musiałam podejmować, takich nie wiedząc do końca, na jakie ja idę warunki, bo tam żaden człowiek nigdy nie wszedł. Także dużo, dużo dylematów było i osoby naprawdę doświadczeni wspinacze mi tutaj dużo pomogli. No bo też co mi w dwóch wywiadach czytałem, że pytali cię oczywiście o ten hejt i powiedziałaś, że jak mogą cię oceniać osoby, które cię nie znają. No tutaj jak sobie rozmawiamy, no, mówisz wprost o tym, że wiesz dobrze, że masz jakieś braki, na przykład w doświadczeniu zimowym i jakby nie jest to powód do wstydu. Ja tam pojechałam po doświadczenie.
Na przykład, wiesz, być może te osoby, które tak krytykują, tak troszeczkę też z dużego kalibru uderzają, na przykład, ale widać na przykład taki błąd, który popełniłaś, to który jest jakby taki, no, na każdym kursie tatryńskim to uczą, żeby na przykład brać zimą dwie czołówki, prawda? W momencie, w którym zabrakło ci światła. Zresztą Małek, o którym też wspomniałaś, nie chcę coś namieszać, ale chyba na Brodpiku też musiał zmieniać po ciemku baterie w czołówce, bo mu siadły, co wiadomo, na wysokości w tych temperaturach jest wyczynem dosyć dużym. I może takie rzeczy, ludzie się takich rzeczy czepiają u ciebie. Teraz byś brała dwie czołówki zimą? Widzisz, ale nikt nie wie, czy ja miałam dwie. Ja miałam dwie czołówki, tak? I pierwsza siadła. A później mi siadła druga. Okay. Także mi wysiadły dwie czołówki. I jeszcze Oswaldowi. Oswald też miał problem, żeby w ogóle wyjąć czołówkę, bo kiedy jest się naprawdę w bardzo trudnym terenie i nie ma gdzie stanąć nawet na sekundę, no to nagle jest problemem wyjąć coś z plecaka. I mogę powiedzieć, że tutaj też trzeba byłoby mieć pod ręką tą czołówkę, jeszcze trzecią. Ale no, ja zawsze mam wszystko podwójne, nawet miałam podwójne raki tutaj na K2 i to ja mogłam kogoś wesprzeć, gdyby coś się stało. Wszystko miałam praktycznie podwójne na tej wyprawie, no ale widzisz, nie wypaliły dwie czołówki. No widzisz, to są takie rzeczy, które, na które być może się ludzie chwytają się za, wiesz, nie, za słówka czy za jakieś tam relacje. A przecież nie da się w żadnej relacji powiedzieć wszystkiego na przykład, nie? Że zresztą myślę, że te wywiady są również skracane, które są publikowane, i nawet jakbyś powiedziała, że miałaś dwie czołówki, to niekoniecznie to się w tym wywiadzie musi pokazać. No dokładnie, dlatego myślę, że w ogóle przyjmowanie dużej wagi do tego, co się czyta w mediach, to jest tutaj, można powiedzieć, błąd, bo prawda jest najczęściej dużo dalej i dużo szersza. Stąd podcasty może są fajne, nie mamy presji czasu antenowego, że za chwilkę puścimy reklamy albo jakieś tam newsy będą musiały lecieć, albo jakiś serial za chwilkę, więc możemy tak naprawdę rozmawiać sobie, dopóki ktoś wytrzyma, aby nas oglądać. A powiedz mi, jeżeli byś miała takie rady dla osób, które chciałyby iść z twoim śladem. No bo pierwszy taki naprawdę stopień, który można zrobić, takiego doświadczenia, no to jakiś tam trekking w Himalaje. Tego przeskoczyłaś, tak? Czyli gdzieś pójście do bazy, wejście na jakiś ewentualnie sześciotysięcznik, nawet wyższy, to można sobie spokojnie wykupić taką usługę w polskich agencjach, tak? Ty to przeskoczyłaś. Może tak. Ja nikomu nie polecam absolutnie podążać moją drogą, bo nikt nie jest w mojej skórze i nikt, raczej przynajmniej większość osób, nie ma za sobą kilkunastu lat sportu zawodowego i tak też wytrenowanego ciała i głowy i znajomości własnych gdzieś tam granic i możliwości. I tutaj jakby trzeba na mnie mimo wszystko tak patrzeć, a nie mówić, że jestem gdzieś człowiekiem, który sobie wynalazł pasję i chodzi po ośmiotysięcznikach, tylko no jest taka przeszłość sportowa, że każdy zawodowy sportowiec, gdyby teraz zaczął robić podobne rzeczy, to ma dużo łatwiej, bo jest wytrenowany, bo zna ten organizm, a na przykład porównanie do osoby, która nigdy niczego nie trenowała i nagle chce iść na ośmiotysięcznik, no to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Absolutnie odradzam, nie porywajcie się na takie rzeczy, na jakie ja, bo tutaj mówię, tutaj ta przyszłość, uważam, sportowa to jest 80% w ogóle mojego sukcesu. I w życiu bym takich rzeczy nie robiła, nie mając tej przyszłości sportowej. Także to jest tu kluczowa absolutnie sprawa. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście od zera sobie wymyśli, że chce iść na ośmiotysięcznik, no to myślę, że przede wszystkim bardzo mądry trening indywidualny, takie kompleksowe podejście do tego człowieka. Nie wiem, przykładowo, jeśli osoba jest otyła, to najpierw w ogóle musi schudnąć. Także zacznijmy od podstaw po kolei. Jasne, kursy, myślę, są wszystkim potrzebne. Ja też jestem po wielu kursach, może się o tym nie mówi, ale ja też gdzieś tam może na 5-6 kursach byłam, także każdy, myślę, musi się tutaj przeszkolić. No i zdobywanie doświadczenia w górach, oczywiście. I tu we wszystkich górach mogę powiedzieć, bo ja miałam dużo sytuacji kryzysowych, nawet na Babiej Górze w zimie, gdzie musiałam robić biwak na szczycie, bo była taka śnieżyca, że myślałam zaraz, że się zgubię. Także to w ogóle też czasem nie chodzi o wysokość, a o takie obycie i nauczenie się siebie samego w
trudnych sytuacjach, czyli czy ja zareaguję spokojnie, czy ja się zestresuję, czy ja podejmę głupią decyzję, czy ja, nie wiem, narażę partnera, co zrobię w trudnej sytuacji, bo to te najtrudniejsze sytuacje nas weryfikują tak naprawdę, a na 8-tysięczniku tam nie ma już praktycznie miejsca na błędy, bo tam, nie wiem, poluzowany rak może zadecydować o tym, że zginiemy, czy jedna głupia decyzja, dłuższy przystanek i posiedzenie, żeby sobie odpocząć, może się zakończyć śmiercią. Także my musimy poznać samego siebie w trudnych sytuacjach. Będę to powtarzać. A druga sprawa, no obycie też z wysokością, bo to też nie jest tak, że wejdziemy od razu na 7 czy 8 tysięcznik, tylko to trzeba zrobić stopniowo, obserwować organizm na 3 tysięczniku, na 4, na 5 i tak iść po kolei. No nie da się tego przeskoczyć, po prostu się nie da, bo skończymy od razu z chorobą wysokościową. Także ja może nie mam tych wypraw aż tyle, ale też przeszłam przez może 6-7 wypraw gdzieś tam na 5-6-tysięczniki i nigdy nie miałam problemu z tą wysokością, nigdy żadnego objawu choroby wysokościowej poza no, bólem głowy, który jest gdzieś tam normalny zupełnie, no to nie miałam i to też był sygnał, że dosyć dobrze sobie radzę z wysokością. A jaki jest twój stosunek do używania tlenu? No bo mieliśmy takie podcasty tutaj, tak naprawdę z kilkoma osobami, których pytałem tak naprawdę, czy uważają, że Himalajist to jest sport. Oczywiście musiał zawsze paść temat tlenu. Mało, ale ci doświadczeni Himalajści, z którymi jakby rozmawiałem, oni wszyscy nie są tacy kategoryczni, tak? Znaczy mówią tak, że sportowe wejście to jest bez tlenu, ale nie znaczy to, że jak ktoś chodzi z tlenem, to jest coś złego, tak? O tym pisaniu historii. Każdy robi swoją, każdy pisze swoją historię. Taki jest twój stosunek do używania tlenu. Ja myślę, że on się w ogóle zmienił teraz już na tej wyprawie na K2, bo po kolei no to było tak, że Everest pierwszy mój 8-tysięcznik oczywiście, że z tlenem, no bo to chyba by było szaleństwo, gdybym poszła na Everest bez tlenu jako pierwsza wyprawa, także tu nie było o czym mówić. Ale też wiele, wiele godzin i chyba dwie noce co najmniej spędziłam na 8000 na tym Everestie bez butli i ja się czułam zupełnie normalnie i to już był jakiś dla mnie sygnał. Na kolejne wyprawy już się porwałam bez dodatkowego tlenu i generalnie ustaliłam sobie, że tą koronę Himalajów i Karakorum chcę robić no, bez dodatkowego tlenu, ale no wiadomo, już mam ten Everest z tlenem, także nie wiem, może go kiedyś poprawię, ale to nie jest dla mnie rzecz jakaś najważniejsza, bo to już jest tak wielkie ryzyko dla zdrowia i dla życia, że dla mnie jest ono niepotrzebne, nie o to dla mnie chodzi w tych górach. Natomiast na K2 zimą, gdzie rozmawiamy o wcześniej górze niezdobytej, gdzie nikt nie wie, jakie są tak naprawdę warunki, gdzie jest bardzo niskie ciśnienie, które wręcz robi z tej góry wysokość 9000 metrów. Ja uważałam, że to byłoby w ogóle głupotą, gdybym ja pojechała tam z ustaloną już wersją, czy ja wchodzę z tlenem, czy bez tlenu. Także chciałam bardzo długo wejść bez tlenu, ja to uważałam za realne. Nawet miałam kłótnię z moim szerpą, bo on powiedział, że chyba upadłam na głowę i że on się na to nie zgadza, a ja oczywiście gdzieś tam uparta, zacięta, mówię, no, że ja mimo wszystko chcę, ale no też później się tak stonowałam i jak tą górę naprawdę jej trudności poczułam na własnej skórze, zobaczyłam z czym to się je jeszcze w zimą, no to wtedy mówię, no głupotą, to jest upieranie się, że ja wejdę bez tlenu i w ogóle raczej wchodzę nie bez tlenu, to już jest absolutnie najwyższe ryzyko, jakie tam można podjąć i no dla mnie bez sensu, dla mnie byłoby ważniejsze po prostu zdobyć tą górę i wrócić, niż robić to wejście beztlenowe. A jak chodzisz ty swoją wydolnością, bo to jest dla mnie właśnie ciekawe, jakby, że sportowiec jakby tej klasy znajduje się w górach, co się rzadko zdarza. Powiedz mi, jeżeli się porównujesz wydolnościowo do innych osób, które jadą, nie mówię do szerpów, tylko do innych osób takich, które jeżdżą na te 8000-tysięczniki, widzisz wyraźnie, że chodzisz szybciej niż one? Powiem tak, na tych trzech wyprawach, na Everest, Makalu i Manaslu, no to praktycznie chodziłam może najszybciej z wszystkich. No i porównywałam się raczej do osób niesportowców, kompletnie niesportowców, do osób gdzieś tam właśnie używających tlenu, chodzących raczej spokojnie. No to ja wyprzedzałam ich po prostu masowo, można powiedzieć. Natomiast no na K2, no nie ukrywajmy, pojechali bardzo mocni wspinacze i osoby bardzo też doświadczone i ja tam byłam gdzieś w połowie stawki.
No mężczyźni, no wszyscy mnie gdzieś tam wyprzedzali, można powiedzieć, chodzili po prostu szybciej. No ale mówię, tu już się porównujemy do bardzo, bardzo mocnych i doświadczonych osób. I ja też zdałam sobie sprawę, no Magda, no musisz trenować, być jeszcze lepsza, bo przeganiają cię, tak nie może być. Także dla mnie to się stało tylko taką motywacją jeszcze do pracy. A jakie masz plany na przyszłość? Nie mam jeszcze precyzyjnych planów, natomiast no mówię, ten projekt tej korony Himalajów i Karakorum jest w mojej głowie, ale nie chciałabym tego robić, można powiedzieć, tak po prostu i po kolei, tylko każdy ten projekt musi być w jakiś sposób ciekawy, tak jak już podejmowałam próbę zdobycia 2 8-tysięczników w 14 dni, no to chciałabym coś takiego na pewno zrobić, że 2 8-tysięczniki na jednej wyprawie, może starać się to zrobić jakoś szybko, na jakiś może, nie wiem, rekord, jeśli istnieją takie rekordy, ale no ja muszę sobie, można powiedzieć, maksymalnie utrudnić, żeby mi się w ogóle chciało jechać na taką wyprawę, dlatego w tym momencie, kiedy sobie myślę, nie wiem, przykładowo Gasherbrum 1, no to nic ciekawego w tym projekcie nie widzę, ale kiedy już sobie wymyślę 2 Gasherbrumy, i na przykład gdzieś tam postara się to zrobić jak najszybciej, no to już jest coś, co mnie bardziej kręci. No przynajmniej mówię, trzeba próbować, gdzieś tam ja muszę próbować robić coś trudniejszego niż po prostu to wejście, bo przecież i tak chodzę drogami klasycznymi, to nie jest już wejście jakieś techniczne czy wspinaczkowe, ale to, gdzie mogę sobie utrudnić, czyli aspekty wytrzymałości, to jest moja mocna strona, no to chcę sobie to utrudniać i na pewno będę to robić. I marzy mi się wejście na pewno szybkościowe w jeden dzień z bazy na szczyt i do bazy i prędzej czy później na górze bardziej dostępnej pod tym kątem to zrobię, bo to już bardzo długo jest w mojej głowie. Ale też nie ukrywam, że spodobały mi się wyprawy zimowe. I tu bardziej budzi się znowu duch mój eksploracji i jestem w tym momencie ciekawa, jak wygląda zima w Nepalu i w Himalajach po prostu, bo zupełnie inaczej prawdopodobnie niż w Karakorum. Także chęć doświadczenia tego już, nawet nie takie parcie na zdobycie szczytu, takie jakie miałam kiedyś, tylko po prostu doświadczenia i poznanie zupełnie nowych realiów, branie udziału w jakimś, mówię, czymś niesamowitym, bo wszystkie te wyprawy zimowe gdzieś tam są już czymś bardzo unikatowym. Także mówię, wiele gdzieś tam różnych aspektów i bardziej sportowe, bardziej eksploracyjne. Korona, tak jak powiedziałam, ale w jakiś taki bardziej nietuzinkowy sposób bym powiedziała. A jeżeli to nie jest tajemnica, czy jakby finansowanie masz zapewnione, czy współpraca z InPostem, twoim aktualnym sponsorem, jest taka długoterminowa? Jak najbardziej i to jest chyba najlepsza rzecz, jaka mnie tutaj spotkała, na którą sobie zapracowałam po prostu, bo na początku to był kredyt na 80 tysięcy, żeby jechać na Everest, bo takie miałam marzenie. Bardzo silne i zrobiłam wszystko, żeby je spełnić. Później na projekt Makalu i Lhotse sprzedałam po prostu dom i wydałam 100 tysięcy mojej części po domu na wyprawę, bo tak mówię, uważałam, że tego właśnie chcę i warto. No ale już od trzeciej wyprawy przestałam się martwić o finanse, bo każda się kończyła sukcesem. InPost od początku ze mną współpracował i uczestniczył w finansowaniu, natomiast na ten moment finansuje 100%. I jak widać nawet z operatorami opłacił na ostatniej wyprawie, bo też uznaliśmy, że warto to dokumentować, a ja już w takich warunkach nie będę w stanie skupić się na nagrywaniu, robieniu zdjęć i jeszcze podchodzenie do góry. Także bardzo, bardzo się z tego cieszę i jest tutaj no, plan po prostu na dłuższą współpracę. Czyli nie ma nic za darmo, najpierw trzeba zainwestować najpierw w pracę. Oczywiście. Żeby mieć wydolność, a potem jeszcze może i finansowanie. No to już trzeba wejść chyba na wyższy troszeczkę poziom, żeby złapać sponsora w cudzysłowie. Stop, to złe słowo. To już trzeba wejść troszeczkę na wyższy poziom, żeby starać się o jakiegoś sponsora na takie kwoty, bo jak mówiliśmy na początku, jak to powiedziałem, że to jest jeden chyba z powodów, dla których tak wielu Polaków nie jeździ na te 8-tysięczniki. Finanse.
Tak, no to jest tutaj trudny temat, ale ja uważam, że wszystko jest do zrobienia. To są tylko pieniądze. Pieniądze są na tym świecie. Jedni je mają, drudzy nie. Ale jeśli uważam, ktoś potrafi się, może powiedzieć, sprzedać, przedstawić swój projekt jako ciekawy, jako interesujący też dla sponsora, no to dlaczego nie, tak? Ludzie zbierają na różne cele pieniądze i ja też się odbijałam od ścian, można powiedzieć, setki razy, bo tyle, ile spotkań różnych odbyłam, maili wysłałam, no to myślę, że rozczarowania i ich skala były ogromne po prostu dla mnie, no ale tak jak mówię, w końcu się udało po tych, po wielu, wielu próbach, po tym, że miałam już sukcesy na koncie, to było, myślę, kluczowe, tak, że ja pokazałam 3 razy, że na 3 wyprawach zdobyłam za każdym razem szczyt, podejmowałam dosyć dobre decyzje, jak trzeba było się wycofać, to się wycofałam też. I jakby jeździłam zawsze przygotowana, nic gdzieś tam nie wyszło, że ja coś zawaliłam, że się nie przygotowałam, czy czegoś zabrakło. Więc sponsor zobaczył, że po prostu no warto, jak widać, że nie porywam się tutaj na projekty dla mnie niemożliwe, a wręcz przeciwnie, zaufali mi też i ja też zrobię wszystko, żeby godnie ich reprezentować. I myślę, że to też jest jakby sztuka utrzymać sponsora, bo załatwiać sobie na każdy projekt osobnego to jest ciężka praca tak naprawdę, a ja tutaj też chcę tego sponsora doceniać, dać mu z siebie jak najwięcej, żeby był zadowolony, żeby chciał dalej współpracować. No i póki co tak jest i oby tak dalej. To życzymy w takim razie sukcesów. Mam nadzieję, że w tej covidowej sytuacji uda się w tym roku pojechać ci. No i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na kolejne podcasty 8a i 8akademii.pl.